telewidzowie, w kolejnym odcinku z cyklu Dobre Rady. No, pogoda jest taka, że do Shrewsbury nie udało nam się pojechać, ale przyjechałem do Stockholm Trent, także po dwóch odcinkach przerywnikowych pozwoliliśmy sobie tutaj pogadać drobny taki, ale za to ekspansywny w pewnym sensie przerywnik. No i zaczynamy po prostu nasze kolejne dzieło, czyli wycieczka do Stockholm Trent. To tyle, jeśli chodzi o tłumaczenie. No i proszę bardzo, 3-4 właśnie. Ale... samo można powiedzieć, że centrum jest to centrum. Idziemy szukać dalej. Bardzo duże miasto jest to Stockholm. Bo wydawałoby się, że wśród wielkich miast jest takie średnie, ale okazuje się, że to jest w ogóle wcale nieprawda. Stockholm jest jedno z większych miast. Jest połączone takie, jest branckie. Bardzo ładne jest to miasto. Dobra, trzeba coś zjeść. Szczerze powiedziawszy, napój jakieś słodycze. Co u nas było? Pięknego po prostu. Robi się wieczór. Tak jak powiedziałem, trzeba jeszcze coś zjeść i będziemy można wracać, ale... zakupy zrobiłem oczywiście. Zakorzeniłem się w hotelu. Zakorzeniłem w swój. Taka bezczynność zżera wielu, nie dam się wytrwam. W urzędniach do celu za nic nie oddam swego talentu. Zakorzeniłem się w hotelu do obłędu. Od tego momentu
momentu. Dość tego typu błędu. Czas stanąć na nogi, nawet gdy najwyższy z tego świata mnie zwolni. Nie zwolni. Będzie żyć nieskończenie czar moich melodii. Moich melodii. Nawet gdy najwyższy z tego świata mnie zwolni. Nie zwolni. Będzie żyć nieskończenie czar moich melodii. Moich melodii. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z bliższy, życie swe zmieniam. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z bliższy, życie swe zmieniam. Byleby tylko nie skończyła się opowieść. Byleby tylko zawsze mieć o sobie dowieść. Byleby tylko panie i panowie, co zdobię też było tym, po czym target ustanowię. Ja wnoszę skargę na forum o bezproduktywny czas pozbawiony zbiorów. Ja wiem, że to prosty test wyboru. Ja plus jeden z wariantów daję sumę wzoru. Wzoru na głębie koloru. Wzoru na zachwiania humoru. Sporu, gdzie A jest wynikiem uporu. A B cudny blask telewizoru. Byleby tylko wpłynąć na sytuację. W ciąg godzin przy kompie wcisnąć gdzie spację. Byleby tylko zawsze mieć motywację. Swój ważny bilet w trasie po swoje racje. Gdybyś tylko uwierzył swoje moce, jeśli miałbyś więcej niż sobie kiedykolwiek wyśpiłeś. Tylko przez bardzo chwilę, podoba mi się. Tylko przez moment myślał, że to jeszcze nie koniec. Są jeszcze nie twoje możliwości. Może da się spróbować żyć ponad. Przede wszystkim coś więcej, takich kreatywnych. Te ludzie kreatywni są tak naprawdę doceniani. Czemu chcesz dać to właśnie? Jedyną formą tak naprawdę przedsiębiorczości. No i też innych. Ewentualnie. No ale człowiek, który lubi wielkie miasto, na pewno się znajdzie. Ale są tacy, którzy na przykład mówią się dla wielkich miastach. No i teraz małe miasta, nie? Potrzebują sobie osoby, które wolą duże miasta. Mają takie możliwości, żeby coś na innym. No bo są takie sytuacje, jak już też no, jest po prostu trochę niekomfortowo. To nie jest dobre, ale tutaj ja jestem zdecydowanie wynikiem, jestem za właśnie dużym miastem. No tak uważam, że duże miasta są po prostu lepsze. Wielkie miasta, super bezradność mnie oczernia. Czarno to widzę, bo jest wręcz bezczelna. Dość tego pierdolenia. Krzyczy do mnie zewsząd matka ziemia. Gdzie podziały się twoje marzenia? Z jakim pakietem rezygnuję stworzenia? Za fraki lenia zrzucenia. Nie pozwólz to, co nabrało dla ciebie znaczenia. Chociaż raz muszę być lepszy. Co? Muszę znaleźć oczywiście. Powolutku, powolutku da się dojść już do PKS-u.